piłkarz ręczny Bartosz Jurecki, do niedawna zawodnik niemieckiego SC Magdeburg, a obecnie klubu Chrobry Głogów, dołączył do grona wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Będzie pracował w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej na specjalności wychowania fizycznego. Poprowadzi zajęcia piłka ręczna. No to na pewno jakieś wielkie wyróżnienie dla mnie. Nowy rozdział w życiu też. Pracować po drugiej stronie, nauczać młodzież. Jakby nie było, dużo się mówi o tym w Polsce, żeby młodzież, że mamy młodzież jakby niedoszkoloną chciałbym przekazać właśnie tą całą swoją wiedzę, którą nabyłem przez te swoje lata grając i trenując i będąc trenowanym przez różnych trenerów z całego świata, żeby to się jakoś poprawiło, żeby ta młodzież, która będzie wychodziła z uczelni, potrafiła też dobrze nauczać jeszcze następne pokolenia. Pierwsze tygodnie po tej decyzji klubu, wraz z klubu z Magdeburga, że nie przedłużą ze mną umowy, były dosyć ciężkie, ale jak teraz patrzymy w przyszłość, no to wszystko się fajnie ułożyło i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tutaj powrócić.